Kiedy w 2009 roku szkoła w Kuźni Raciborskiej przystąpiła do programu Katyń ocalić od zapomnienia, na pewno nikt nie przypuszczał, że kiedyś dojdzie do spotkania uczniów kuźniańskiej szkoły i członków rodziny pana pułkownika Hugona Korneliusza Mijakowskiego. Jest pan, dzisiaj z nami pan Bogdan Mijakowski. Panie Bogdanie, czy pan wiedział w ogóle, że szkoła w Kuźni Raciborskiej dba o pamięć członka pańskiej rodziny? Znaczy, tradycyjnie, grzebiąc w internecie, jeżeli tam użyję takiego kolokwialnego określenia, znalazłem informację właśnie o takim zdarzeniu, że posadzono dom poświęcony właśnie Hugonowi. Oczywiście była gazeta, były zdjęcia i tak to było ten mój pierwszy kontakt, że coś takiego jest, prawda? Ja to oczywiście zrobiłem zdjęcie, bo mam oczywiście, ściągnąłem to, no i wiem, że coś takiego było. Jak pan odbierał taką uroczystość? Znaczy, byłem pozytywnie zaskoczony, bo to jest naprawdę sympatyczne, to jako członek rodziny, prawda, i zawsze zadawałem pytanie, które zresztą tu padło, dlaczego akurat on i dlaczego w Kuźni Raciborskiej, prawda? Więc dzisiaj dochodzę do wniosku, że chyba nie było lepszego miejsca niż właśnie Kuźnia Raciborska, która w ten sposób uhonorowała jego śmierć, prawda, poprzez posadzenie tego dębu. No i mam nadzieję, że ten dom będzie rósł wiele lat, prawda, i coraz będzie piękniejszy. Na pewno śmierć, ale także piękne życie pana pułkownika Mijakowskiego. No, starał się być właściwie to, co gdzieś ważnego się działo, on tam był, bo te małe ojczyzny, prawda, później się przekształcały w duże wydarzenia, prawda, i to później składało się na to, co dzisiaj, prawda, możemy się z tego cieszyć. Pan pułkownik, można powiedzieć, też związany był z młodzieżą w swoim pewnym okresie życia zawodowego. Znaczy, był komendantem szkoły dla młodocianych. Także to było dla niego również pewne wyzwanie, prawda, przekazywać pewne treści, zwłaszcza historyczne. Dzisiaj ta rola spoczywa na państwu. No, państwo jesteście też świadkami tego wspaniałego życia. No i ja się z tego cieszę, że mogę o tym opowiadać nie tylko w rodzinie, ale również innym osobom, które są zainteresowane. Musimy powiedzieć, nie kusiło, żeby przyjechać do Kuźni Raciborskiej na taką uroczystość? Znaczy, kiedyś rozmawiałem z żoną, że takie miejsce jest szczególne, że może kiedyś odwiedzimy, prawda? To nie musi być akurat, kiedy jest uroczystość, ale tak, ad hoc, prawda? Przyjeżdżamy, jesteśmy, stajemy chwilę, minuta milczenia i to by był taki mały gest pewnego symbolu, prawda? Połączenia tych mostów kiedyś, dzisiaj, prawda, z tym czasem. Ale stało się, państwo żeście wyszli jakby naprzeciw temu, a nas to satysfakcjonuje, prawda, że możemy w tym uczestniczyć. Nie było obawy? Nie. Przed przyjazdem? Znaczy, żona i my mówimy, że ciekawe, bo nie wiadomo, prawda. My zresztą, ja niedaleko się stąd urodziłem, prawda. Jeszcze wspominałem, urodziłem się w Nysie, prawda. Czyli jakby to jest ten czas wiele lat temu, ale jest to takie miejsce dla mnie bliskie troszkę. I muszę wam powiedzieć, że się nie zawiedziłem. Cieszę się bardzo, że akurat tu mogliśmy się spotkać. Czujecie się dobrze w Kuźni Raciborskiej, bo mówią, że tam, gdzie się wspomina bliskich, to jest dom. Tak się mówiło o Monte Cassino, że ten fragment tej ziemi to jest tak naprawdę Polski. Wy tutaj w Kuźni Raciborskiej czujecie się troszeczkę jak chociaż w domu? Znaczy, my, kiedy wysiedliśmy na stacji, na dworcu kolejowym, zobaczyliśmy naszego pana Marcina, który się zajmuje, od razu wiedzieliśmy, już jesteśmy jak u siebie. Będziecie tutaj państwo przyjeżdżać? Mam nadzieję, że póki zdrowia, póki sił, zawsze będziemy tutaj, jak tylko pozwoli przyjechać.